Zapisz podane liczby w notacji wykładniczej. Liczbę dodatnią a możemy przedstawić w postaci iloczynu x razy 10 do potęgi n, gdzie x jest liczbą spełniającą warunek x jest większe bądź równe 1 i jednocześnie mniejsze od 10, natomiast n jest dowolną liczbą całkowitą. Takie przedstawienie liczby nazywamy notacją wykładniczą. Aby pierwszą liczbę przedstawić w notacji wykładniczej, będziemy przecinek przesuwać o tyle miejsc w lewą stronę, aby przed przecinkiem znalazła się tylko jedna cyfra znacząca. Jeżeli w liczbie nie mamy przecinka, oznacza to, że on znajduje się na samym końcu, czyli przesuwamy przecinek o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 miejsc w lewo. Nasza liczba w notacji wykładniczej będzie wyglądała następująco. Przed przecinkiem jedna cyfra znacząca, po przecinku 74, zer nie musimy już przepisywać, następnie będziemy mieć 10 do potęgi. Ponieważ przesunęliśmy przecinek w lewo o 10 miejsc, będziemy mieli potęgę 10. Zastanówmy się jeszcze tylko, czy ze znakiem plus, czy ze znakiem minus. Wcześniej mieliśmy ogromną liczbę, teraz mamy małą liczbę, czyli żeby wrócić z powrotem, z tej małej liczby zrobić z powrotem taką dużą, musimy podnieść, pomnożyć ją przez 10 do potęgi 10. Aby naszą drugą liczbę zapisać w notacji wykładniczej, będziemy przecinek przesuwać w prawo o tyle miejsc, aby przed przecinkiem znalazła się jedna cyfra znacząca. Przesuwamy o 1, 2, 3, 4, 5 miejsc w prawo. Dostaniemy 3 przed przecinkiem i 7, 4, 3, 1 po przecinku. Będziemy to mnożyć przez 10 do potęgi. Przesunęliśmy przecinek o 5 miejsc, czyli do potęgi 5. Jednak tym razem z małej liczby dostaliśmy dużą, czyli żeby z powrotem z tej dużej liczby zrobić małą, musimy w wykładniku postawić jeszcze minus.